Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny ciągnik, który sobie będziemy oglądali. Jak widzicie, to jest Arbos, mod seria 4000, dokładnie model 4090 AF. I na wstępie, słuchajcie, taka krótka uwaga, bo też często pytacie, to chciałbym wam odpowiedzieć. Jeżeli nie mogę znaleźć ciągnika, który jest już w danym gospodarstwie sadowniczym, to nie pozostaje nic innego, jak zadzwonić do dealera, do importera i poprosić, czy taki ciągnik będziemy mogli mieć na testy. Będziemy sobie mogli nim przejechać się, zobaczyć, sprawdzić, jak funkcjonuje. Czyli tak generalnie z punktu widzenia użytkownika, z punktu widzenia potencjalnego kupującego. Dzisiaj, jak widzicie, pogoda jest kiepska. Pada. Nie wiem, jak to wyjdzie nagranie. Nie wiem, czy te wszystkie ujęcia i wszystkie rzeczy, które będę chciał, będę mógł wam pokazać. Ale w tym miejscu, słuchajcie, należy podziękować firmie Korbanek. Zadzwoniłem, zgodzili się, żebym przyjechał, sprawdził sobie w ciągniku, który tutaj widzicie, co chcę. Także kolejny test, kolejny film z cyklu Sadownik Szuka. No to zaczynamy. Słuchajcie, ciągnik Arbos model 4090 AF. To jest taka seria ciągników dedykowana do sadownictwa. Czterocylindrowy silnik. Jak kojarzycie ciągniki Goldoni serii takiej Energy, to jest generalnie chyba baza do tych ciągników, albo takie same ciągniki, jak kiedyś wypuszczał Goldoni. Czyli czterocylindrowy, 80-konny silnik. Silnik już mi mało znany, bo to jest VM Motoring. Nie wiem, czy kojarzycie takie silniki. Common Rail z DPF-em. Ale ciągnik bardzo prosty. Taki ciągnik, który można poszukiwać. Taki ciągnik, który naprawdę można poszukiwać, bo bardzo mechaniczny, bardzo budżetowy. Oczywiście ceną, jeżeli chodzi o cenę, najlepiej kontaktować się z importerem, tutaj z firmą, ale to jest w granicach pewno około 140-130 tysięcy. Mechaniczny, fajny ciągnik z dość bogatą, słuchajcie, hydrauliką. Wszystko mechaniczne, mechaniczny rewers. Skrzynia jest mechaniczna, synchronizowana. Prędkość sobie sprawdzimy, bo podobno ponad 40 km na godzinę, czyli gdzieś na dojazdy dalsze byłoby, jak znalazł. Ok, zajrzymy sobie do środka tego ciągnika. Czekajcie, wytrę kamerę. Nie wiem, czy teraz coś lepiej widać. Ok, jesteśmy w środku. Przednia szyba uchylna, tylnia szyba uchylna. Miejsca nad głową, słuchajcie, sporo. Można powiedzieć, że na wysokość ten ciągnik ma ponad 2 metry. Więc jeżeli chodzi o wysokość, tutaj się nie musicie obawiać. Tu jest poprawnie. Jeżeli chodzi o szerokość, no to widzicie, że może nie jest powalająca, ale generalnie też nie jest źle, tak? Rewers mechaniczny, mamy sprzęgło, bieg ręczny, biegi. Jeżeli chodzi o biegi, 24 biegi w przód i 12 biegów w tył. Wzmacniacz, czyli półbiegi mamy. Też to wszystko jest pod ręką. Odpalimy.
Okej, okay, słuchajcie, krótkie podsumowanie. Trochę pojeżdżone. Co wam mogę powiedzieć? Rewers, bajka. Mechanicznie, prosto, nie ma najmniejszych problemów. Widzicie, jak to fajnie, szybko chodzi. Naprawdę fajnie, szybko reaguje. Przycisk generalnie włączania napędu, DPF, wypalanie, to wszystko jest. Odnośnie biegów, przełączanie biegów też, słuchajcie, naprawdę super, super, też nie ma się do czego przyczepić. Jeżeli ktoś potrzebuje ciągnika, który jest szybki, no to ten ciągnik jest pieruńsko szybki, on tam ponad 40 spokojnie będzie jechał. Ja nie wiem, czy to jest bezpieczne takim ciągnikiem ponad 40 jeździć, także też nie polecam. Ale jeżeli ktoś ma dojazd do osadu gdzieś daleko oddalony, to spokojnie, słuchajcie, spokojnie ten ciągnik sobie daje radę. Zapalimy. Prędkościomierz, temperatura, paliwo. Wyłączę, bo nie będzie może mnie słychać, tak? Także pierwsze, słuchajcie, wrażenia, no bardzo pozytywnie, odnośnie sprzęgła, odnośnie biegów, odnośnie rewersu, zwrotność średnia. Jeżeli pamiętacie, jeździliśmy, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jeździliśmy ciągnikami, które były bardziej zwrotne, no ale pamiętajcie, że to jest dość szeroki ciągnik. Maska, bardzo wysoka jest maska, zobaczcie, nie wiem, czy to też dobrze widać. Trzeba się nauczyć, gdzie ten ciągnik ma koniec, bo ta maska jest z przodu jest opuszczona i trzeba po prostu się nauczyć wyczuć, gdzie się kończy maska. Zamkniemy, bo dzisiaj pogoda, widzicie, jaka jest kiepska pod tym względem, ale tak wam powiem, ciągnik bardzo przyjemny, tuz, podnoszenie, hydraulika, gaz, wszystko naprawdę bardzo fajne. Tutaj takie rozwiązanie pod hydraulikę, gdybyście chcieli, czyli macie takie wyjście, żeby wszystkie kable wyprowadzić. Bardzo sprytnie to zrobili. Wałek w tym ciągniku jest 540 eko. Także jeżeli chodzi o wrażenia z tego ciągnika, naprawdę, słuchajcie, bardzo pozytywne. Jeszcze jedno takie spojrzenie z zewnątrz. Moim zdaniem największą wadą na chwilę obecną to jest szerokość tego ciągnika. Jeżeli szukacie czegoś, jeżeli zdecydujecie się, żeby coś było powyżej 1,30 m, no to ok, taki ciągnik jak najbardziej, ale podejrzewam, że on jest około 1,5 m. Półtora metra, jeżeli chodzi o szerokość. Jeszcze zdobędę dane szczegółowe. Akurat nie mam żadnej miarki, żeby to zmierzyć. Ale jest na pewno szeroki. Cztery pary wyjść hydraulicznych. Poziomowanie tuza. To też pewno znacie, nie? Jedna para hydrauliki. I tu jest taki przycisk. Nie wiem, czy to widać. Tam jest przycisk, który sobie możecie poziomować tuz. Tuz też fajna sprawa, jeżeli chodzi o ciągnik sadowniczy. Ale naprawdę, jeżeli ktoś poszukuje, jeżeli ktoś z was szuka ciągnika sadowniczego, prostego, mechanicznego, to jest opcja na pewno warta, żeby się takim modelem zainteresować. Przejdziemy się za chwilę po placu, bo tu zobaczycie, że jest mnóstwo takich ciągników, nie rolnicza, ale te sadownicze. Może gdzieś znajdziemy węższą wersję, ale jeżeli wam nie przeszkadza ta szerokość, ten rozstaw na tym ogumieniu, to na pewno generalnie fajny ciągnik mechaniczny. Naprawdę fajny ciągnik mechaniczny.
Zobaczcie, model Arbosa 4090Q, ta cała seria ma niższą kabinę. Jeżeli ktoś musi pracować ciągnikiem w zabudowaniach, jakieś kurniki, to generalnie zawsze powinien wybierać model Q. Tu jest kabina pewno do 2 metrów, tam była powyżej 2 metrów. Także mamy jeszcze taki. Mamy Arbosa V-kę, ale też jeżeli chodzi o szerokość, to jest bardzo podobny do tego, co dzisiaj jeździliśmy. I tutaj, słuchajcie, zobaczcie, też cenna uwaga. Arbos, ale seria 3000-3050. To już generalnie są też na Goldoni, ale z przednim tuzem. Mniejszy ciągnik, węższy ciągnik, jest hydraulika, słabszy silnik, ale bardzo podobne, widzę, że bardzo podobne rozwiązania. Mniej hydrauliki i na pewno jest inny tutaj silnik. Bo te Arbosy, tak, te Goldoni miały na pewno inne silniki, także jakbyście chcieli o tym modelu, to dajcie znać. Może się uda też namówić tutaj pana Jana. Jeszcze raz bardzo dziękuję za użyczenie ciągnika do testów. A tu mamy jeszcze taki model mniejszy. Słuchajcie, jeszcze jedna uwaga. Bardzo wam dziękuję za wszystkie zgłoszenia odnośnie przyjeźdź na testy. Zrobimy film. Nawet na pewno będę chciał z tego skorzystać. Na razie, jak widzicie, obracam się bardziej w ciągnikach takich budżetowych. 100 tysięcy netto plus. Zobaczymy, jak sytuacja pozwoli i będę chciał na pewno tą serię ciągników, filmów o ciągnikach wam przedstawiać. Także na tyle, ile potrafię to przekazać, bo człowiek ma czasami większą wiedzę, ale też zrozumcie, że od niedawna występuję przed kamerą, więc to też jest ciężko mówić i pokazywać. Czasami ja dane informacje posiadam i myślę, że to jest oczywiste, a wy pytacie, jaki silnik, jaki napęd i tak dalej. Także będę zawsze odnosił w linku do pełnej specyfikacji. Także na dzisiaj to chyba już na pewno tyle. Pozdrawiam.